Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 39. sesję Rady Gminy Miejskiej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, w którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej Gminy Miejskiej oraz radnego powiatu lubelskiego pana Zenona Zachwiera. Witam także burmistrza miasta i gminy, sekretarza miasta i gminy pana Adriana Zalewskiego, skarbnika gminy Mieks panu Darę Kalupę. Serdecznie też witam sołtysów przybyłych na dzisiejszą sesję oraz mieszkańców gminy. Proponowany porządek obrad wygląda następująco. W punkcie pierwszym zatwierdzenie protokołu 14 listopada 2017 i 30 listopada 2017. W punkcie drugim podjęcie uchwał w następujących sprawach. Punkt A. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Miejskiej z dnia 25 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017. Po punkcie B. Zmiany budżetu na 2017 rok. Po punkcie C. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji nauki i religii Kościoła Zielonoświętkowego w formie pozaszkolnego punktu katedrycznego pomiędzy Śląskiem i Gminą Miejską. Po punkcie D. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miast na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasową dzierżawcą. Po punkcie E. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miejskiej na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą. Po punkcie F. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. To dotyczy lokali mieszkalnych. Po punkcie G. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. Działka. W punkcie trzecim informacja burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty przewidzenie interpelacji zachowania wniosku o gminie. Punkt piąty sprawy budżetu. Szósty informacji i komunikaty korespondencja przewodniczącej rady. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wnioski do planowanego porządku? Bardzo proszę pan burmistrz. Pani Przewodnicząca, prosiłbym Państwa o wprowadzenie jeszcze do protokołu, do porządku obrad. W punkcie C projektu uchwały w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2017 dotyczy zadań dwóch modernizacji budynku remizy OSP Miejski, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wybuchu. Sprawę omawialiśmy na komisji. Dla Państwa znana, prosiłbym punkt C. Dziękuję. Proszę pan wiceprzewodniczący. A ja proszę, żeby w punkcie, co się teraz robi, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Miejskiej na pierwszy półrocze 2017 roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zgłosić jakieś wnioski? Jeżeli nie, to poddaję zgłoszone od Państwa osoby. Kto z Państwa jest za tym, aby w punkcie C wprowadzić projekt uchwały dotyczący niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2017? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że ten wniosek przyjęliśmy jednogłośnie. Drugi wniosek, aby w punkcie drugim punkcie i wprowadzić plan pracy Rady Miejskiej Gminy Miejskiej na pierwsze półrocze 2018 roku. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że ten wniosek również przyjęliśmy jednogłośnie.
Poddaję teraz pod głosowanie planowany porządek obrad wraz z naniesionymi poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Porządek obrad został przyjęty 13 głosami za. Wobec tego przechodzimy do realizacji punktu pierwszego, do zatwierdzania protokołu. Jako pierwszy protokół z dnia 14 listopada 2017 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi coś do tego protokołu? Jeżeli nie, to proszę o jego zatwierdzenie. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że protokół przyjęliśmy 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. I kolejny protokół z 30 listopada 2017 roku. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tego protokołu? Jeżeli nie ma, to proszę o jego przegłosowanie, proszę o podniesienie rąk. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Protokół przyjęliśmy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego, do podjęcia uchwał. I pierwszy projekt dotyczy zmiany uchwały z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi, wnioski? Widzę, poddaję ten projekt pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Następny projekt dotyczy zmian budżetu na rok 2017 i oddaję głos Pani Skarbnik. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 238 747,86 zł. Dokonano w zakresie zadań inwestycyjnych. Przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Biebunkowie o kwotę 33 885 zł zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego. Zadania termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mielsko, kwotę 1 083 165 zł. Udział gminy. Zadanie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsko, kwotę 641 326 zł. Też udział gminy. I zadanie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsko, kwota 408 371 zł. Są to wpłaty wspólnot mieszkaniowych do tego zadania. Ponadto zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 78 927 zł na podstawie pisma ministra rozwoju i finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na wypłaty odpraw dla nauczycieli w kwocie 74 340 zł, które te środki są przeznaczone na zadanie uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej w Mielsku. I jeszcze wpłaty odszkodowania PZU na pokrycie szkód związanych z naprawą daszków kominowych uszkodzonej rynny w zespole szkół licealno-gimnazjalnych w kwocie 4585 zł. Jednocześnie zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 989 871 zł 71 groszy na zadania inwestycyjne. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 o kwotę 750 tysięcy zł. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsko. Kwota 45 796 zł 86 groszy. Zadanie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsko. Kwota 190 tysięcy zł. Zadanie uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej. Kwota 6349 zł 86 groszy. I zadanie uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej. Kwota 400 tysięcy złotych. Ponadto budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Biebunkowie, kwota 592 730 złotych 99 groszy w udziale unijnym oraz to samo zadanie w udziale gminy, kwota 1 005 000 zł.
i o wyżej wymienione kwoty zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne. Ponadto dokonano zmian jeszcze w zadaniach inwestycyjnych. Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Alei Wojska Polskiego w Mirsku, gdzie zmniejsza się dochody o kwotę 649 779,96 groszy w udziale unijnym. Wydatki o kwoty zmniejsza się również 550 162,14 groszy w udziale unijnym, a deficyt w kwocie 99 617,82 grosze pokryto dochodami z subwencji oświatowej w kwocie 74 342 zł. Zmniejszenie wydatków na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Unii Mirsk w kwocie 4301,65 groszy oraz zadania informatyzacja urzędów w Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w kwocie 20 974,17 groszy. Ponadto dokonano zmian na zadaniu budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Giebutowie, gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 50 tysięcy, zmniejszając zadanie inwestycyjne zakup samochodu osobowego, służbowego o tą kwotę. Ponadto w zadaniu informatyzacja urzędu gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń zmniejsza się dochody o kwotę 435 203,07 groszy w udziale unijnym, również wydatki w udziale unijnym 435 203,07 groszy, tu w udziale unijnym wkład krajowy i wkład własny gminy. Ponadto dokonuje się jeszcze zmian między paragrafami 60-59 na 60-50, czyli to są na udział gminy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie jest 9100 zł. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361, kwota 33 200 zł grosz. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mirsk, kwota 145 900 zł. Rewitalizacja degradowanych obszarów gminy Mirsk, kwota 16 112 zł. I informatyzacja urzędów gmin Lubomierz, Mirsk i Piechowice, Wleń 78 733 zł. A zwiększa się zadania promocja gminy 9948 zł. Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w Giebutowie, kwota 262 468 zł 1 grosz i opiekę nad zwierzętami w kwocie 1530 zł. Ponadto w działach oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna, opieka wychowawcza, rodzina oraz to chodzi o Miejską Gminę Ośrodek Pomocy, zadania tam realizowane, dokonano zmian według wniosków dyrektorów i kierownika Miejską Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania, uwagi i wnioski do projektu uchwały, proszę o zabranie głosu. Nie widzę, wobec tego poddaję projekt do głosowania. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa jest przeciw. Ogłaszam, że uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2017 rok przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały dotyczy niewygasania niezrealizowanych wydatków z uchwałem roku budżetowego 2017. Pan burmistrz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak na spotkaniu komisji, dwa zadania będą realizowane jeszcze z uchwałem roku budżetowego 2017. To jest modernizacja budynku Emilii OSP Mirsk, którego zakończenie planowane jest w kwietniu. Tutaj przeznaczamy środki 104 386,27 groszy do zrealizowania w przyszłym roku i zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SP Gibułków 35 tysięcy zł. To zadanie będzie zrealizowane do 5 stycznia i dlatego też przesuwamy do środków niewygasających. Dziękuję. Kto z Państwa pytania, uwagi, wnioski? Proszę w takim razie o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji nauki i religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie pozaszkolnego punktu katechetycznego pomiędzy Wysokiej Gminą Kręgów Śląskich a Gminą Mirsk. Dwa słowa, panie burmistrzu. Proszę Państwa,
Jeżeli w szkole lub przedszkolu na naukę religii danego wyznania lub wyznań w sumie nauczających się zgłosi mniej niż 7 uczniów, to do obowiązku organu prowadzącego szkołę należy organizacja nauki religii w grupie międzyszkolnej i poza szkołą. Tutaj zachodzi taka sytuacja, że mamy dwójkę dzieci, które chcą uczyć się religii w kościele zielonoświątkowym. W Grybowie Śląskim organizatorem tej formy pozaszkolnego punktu katechetycznego jest gmina Gryfów i w związku z tym zaproponowano podpisanie porozumienia, której przewiduje się poniesienie przez gminę Mirsk kosztów partycypacji organizacji nauki w kwocie 1217,16 zł. To jest oczywiście koszt partycypacji 6/18 etatu w roku szkolnym 2017-2018. Ostateczny koszt jeszcze będzie ustalony, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest znana wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w 2018 roku. Oczywiście nie będą to jakieś duże kwoty, ale ta kwota, która tu została wyliczona, może się zwiększyć. Jest to po raz kolejny takie porozumienie zawieramy z gminą Gryfów Śląskich. Ze względu na położenie kościoła zieloświątkowego gmina Gryfów jest organizatorem nauki religii właśnie w tym zakresie. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę o jej przegłosowanie. Kto z Państwa jest za? Byłam, tylko byłam szybko. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzyma? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Nie, jedna wstrzymująca. Nie, to. Pani Danusia Zielowa za plecami i ja... Podnosiła nam bokiem, no. Tak, podnosiłam. Zapytam Pani głosowała, dlaczego Pani się wstrzymała? Nie, wstrzymałam się. W takim razie, przepraszam, uchwałę przyjęliśmy 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowych dzierżawców. Ja myślę, że tutaj nie potrzeba żadnego komentarza. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że tę uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mirsk na czas oznaczony do 10 lat. Bardzo proszę Pana. Szanowni Państwo, działka stanowiąca część drogi 334 w Giełkowie. Powierzchnia 43 metry kwadratowe, wystąpili Państwo w półtorach, obok których ta droga przebiega. W ostatnim okresie wykonaliśmy tam modernizację drogi z innym dojazdem, w związku z czym ten odcinek drogi dojazdowej nie będzie nam już potrzebny. Jest to, co wykonaliśmy, jest bardzo bardziej wygodne. Natomiast Państwo w półtorach, w związku z tym, że ten odcinek przebiega między budynkiem gospodarczym a budynkiem mieszkalnym, zaproponowali, że wydzierżawią ten odcinek, co spowoduje, że polepszy się sposób zagospodarowania i myślę, że tutaj nie ma przeszkód, żeby taką dzierżawę tutaj Państwu zawrzeć taką umowę dzierżawy. Dziękuję. Mają Państwo pytania, uwagi, wnioski? Jeżeli nie, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy 13 głosami za. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mirsk. Dosłownie dwa zdania. Szanowni Państwo, najemcy lokali mieszkalnych, lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 14 przy ulicy Zdrojowej, lokal mieszkalny numer 2 w budynku numer 15 w Mroczkowicach oraz lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 15 przy ulicy Podchorążych. Korzystając ze swoich uprawnień, prawa pierwokupu występują o zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Dziękuję. Kto z Państwa jest
Czy ktoś z Państwa ma pytania czy wnioski? Jeżeli nie, to proszę przegłosować uchwały. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została przyjęta 13 głosami za. Kolejny projekt dotyczy zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnych gminy miejsc. I znowu proszę Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, działka numer 47, obręb 2 Mielsk, dokładnie ulica Zielona, o powierzchni 3142 m2. Wnoszę o wyrażenie zgody na sprzedaż w przetargu nieograniczonym. Mamy oferenta, który jest zainteresowany zakupem tej działki. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Pan Artymowicz, bardzo proszę. Chciałbym zapytać, jaka była wartość tej działki w takim stanie, jak w tej chwili jest? A na przykład po podziale na trzy działki 10-arowe, czy to będzie różnica, czy nie będzie? Cena jest liczona w metra kwadratowego, więc kwestia, czy ją podzielimy, czy pozostawimy w całości, no to wartość sumarycznie wyjdzie taka sama. Każdy wyższy podział geodezyjny kosztuje. Wyceny osobne muszą być na każde te trzy działy. Także tutaj dodatkowo jeszcze wzrasta koszt podziału geodezyjnego i każdy cel. Czy opłaca nam się bardziej? Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Nowicki, proszę. Nie, no ja tylko tutaj w rozmowie takiej, czy nam się opłaca bardziej sprzedać działkę jako całość, a nie podzieloną, tak, ponieważ koszty będą... Mniejsze koszty przygotowania do sprzedaży. Tak. Jeszcze jest jedna rzecz właśnie, bo rozmawialiśmy z jednym na razie tak jak domniemany kupiec, prawda? Czy nie warto by było zaczekać na większą ilość może chętnych do kupienia, może wtedy w drodze powiedzmy takiej walki finansowej o zakup tej działki, może moglibyśmy większą kwotę uzyskać? Znaczy ja mogę powiedzieć w ten sposób, że my i tak publikujemy to w sposób, że tak powiem, dostępny dla każdego, więc to niekoniecznie ktoś musi złożyć do nas ofertę, żeby być zainteresowany. Pragnę tylko przypomnieć, że w międzyczasie mieliśmy już dwóch oferentów, ponieważ nie decydowaliśmy się na tę sprzedaż, to jeden z oferentów zakupił działkę w obrocie prywatnym, w związku z czym on nie czekał, aż my się zdecydujemy, żeby brać udział w przetargu, tylko poszukiwał na dany moment. Tak więc no, oczekiwanie, że ktoś się jeszcze zgłosi, może powodować, że ten, który dzisiaj jest zainteresowany, może już znaleźć inne rozwiązanie. Znaczy, tutaj, Szanowni Państwo, trzeba wspomnieć, bo wartość działki... Panie sekretarzu, już. Króciutko tylko powiem, że wartość działki będzie co najmniej 100 tysięcy euro. Czy złotych? 10 tysięcy euro, przepraszam. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, publikacja wymaga w prasie co najmniej na szczeblu regionalnym. Także te jak gdyby czynności będziemy przy procedurze przetargowej musieli w zgodzie z ustawą procedować. Dobrze, kto z Państwa jeszcze w tej kwestii chciałby zabrać głos? A ja tylko tyle powiem. Dwa razy albo już trzy razy nie zgodziliśmy się na sprzedaż tej działki. Było dwóch oferentów, teraz pojawia się jeden oferent i to jakoś tak może niesmacznie wyglądać. To jest moje zdanie. To jest Pani. Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący. Ja chciałem przypomnieć kolegom przewodniczącym z Komisji Rewizyjnej i z Komisji Rozwoju, że uprzedzam może trochę fakty, ale w przyszłym miesiącu wystąpimy z wnioskiem do budżetu o sfinansowanie pewnych zadań, o które walczymy od dwóch lat i źródłem finansowania tych zadań w naszym wniosku jest między innymi kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. Pan Burmistrz, proszę. Ja chciałbym tylko tak odnieść się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, że oczywiście Państwo dwukrotnie nie wyraziliście zgodę na sprzedaż tej działki. Niemniej jednak chcę zaznaczyć, że jakby nie było żadnego takiego formalnego powodu, dla którego byśmy tej działki nie chcieli sprzedać. To znaczy, dla mnie formalny powód to jest taki, albo mamy jakiś zamysł, że gmina z niej skorzysta, tak, że będziemy realizowali jakiś swój własny cel. Natomiast no, my tak rozmawialiśmy, bo nie.
W związku z czym no, nie sądzę, żeby tu był jakiś problem w tej sytuacji przyjąć, że chcemy sprzedać, bo może akurat w tym momencie Państwo już podjęli taką decyzję, że tak kolokwialnie powiem, dojrzeliście Państwo do takiej decyzji. Oczywiście namawiam Państwa do sprzedaży, ponieważ no, każda działka, którą sprzedamy i która jest zabudowywana, no, powoduje kilka pozytywów dla gminy. Po pierwsze, no, jest podatek od nieruchomości, bo dzisiaj nie otrzymujemy tutaj dochodów. Oczywiście może nie są jakieś ogromne pieniądze, ale są. Jest gospodarz na tej działce, bo inaczej tym gospodarzem ma być gmina. Wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie gospodarować na wszystkich terenach. Za chwilę odezwą się głosy mieszkańców okolicznych, że trzeba kosić, tak, bo trawa będzie rosła. Oczywiście kolejne koszty będziemy musieli ponosić. Poza tym, jeżeli ta działka zostanie zabudowana i ktoś tam trwale się osiedli, to zawsze jest plus, bo mogą to być ludzie, którzy może planują osiedlenie i jeżeli nie znajdują działki na terenie gminy, to mogą kupić, nie wiem, na terenie gminy Leśna. Więc ci ludzie też dają nam powody do tego, że mamy jeszcze dodatkowy dochód, bo jak Państwo wiecie, każdy może osiedlony czy zatrzymany tutaj mieszkaniec gminy, pracujący, to od jego podatku, który płaci do Urzędu Skarbowego, czyli prawie 38% gmina z powrotem otrzymuje tego podatku. No więc jest to taka wartość dodana do każdej działki, którą nam się uda sprzedać. Pan radny Nowicki. Ja chciałem się odnieść do słów pana burmistrza, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, to nie dlatego, powiedzmy, byłem przeciwnikiem sprzedaży początkowo tej działki, ale mieliśmy w zamyśle tutaj z kolegą no, jakby zatrzymanie takiej działki dla ewentualnego budownictwa socjalnego w ramach tego projektu, o którym mówi obecnie partia rządząca. Mieszkanie plus, ale uzyskaliśmy od pana burmistrza też taką informację, że mamy taką działkę ewentualnie i no, może nie tak atrakcyjną, może nie tak atrakcyjnym miejscu, ale moglibyśmy również tam takie budownictwo, jeżeli byłaby takie, powiedzmy, taka konieczność czy pola większości zrealizować. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jednym z argumentów głosowania przeciw sprzedaży tej działki było to, że tam jakieś ogródki działkowe były i dlatego nie chcieliśmy, nie zgadzaliśmy się między innymi, żeby to sprzedać, żeby sobie ludzie tam zebrali swoje plony, a projekty były tam, powiedzmy, w okresie letnim sprzedaży. Tylko przypomnę. Pan sekretarz, króciutko, szanowni Państwo, jeżeli projekty uchwały były przygotowywane, to już dawno umowy były. Nie było umów już tytułów prawnych. Ale puszcza i muraci ludzie dalej uprawiali. To czy to jest umowy? Czy ktoś z Państwa jeszcze? Do pana wiceprzewodniczącego. Proszę wierzyć, my zawsze dbamy o to, że jeżeli ktoś użytkował, miał umowę dzierżawy, czy może bezumownie korzystał, to zawsze, żeby w sposób rozsądny termin znaleźć, żeby ta działka została opuszczona. Informujemy, to nie jest tak, że z dnia na dzień żądamy, żeby ktoś nam ją oddał. Informujemy z dużym wyprzedzeniem. Możecie Państwo nawet teraz sprawdzić, bo przygotowujemy się pod modernizację klubu środowiskowego i też musimy część na naszych działkach oczywiście zawartych umów dzierżawy rozwiązywać i zostali mieszkańcy z dużym wyprzedzeniem poinformowani, to znaczy tak, żeby już na jesień nie musieli zagospodarowywać pod kątem wiosny, że niestety nie będziemy mogli już dalej co niektórych działek wydzierżawiać. Dzisiaj jeszcze tam nie wchodzimy, wejście będzie prawdopodobnie końcówka marca, początek kwietnia, więc ci ludzie dalej mogą jeszcze to, co tam mają, zabrać w sposób taki niekoniecznie pilny. Kto z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma chętnych, oddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Panie Gosiu, proszę o policzenie głosu. Kto z Państwa jest przeciw i kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy jednym głosie przeciw. I ostatni projekt uchwały, plan pracy Rady Miejskiej Gminy Lipsko, pierwsze półrocze. Bardzo proszę, kiedy jest Pan Wiceprzewodniczący, o przypomnienie, jak wygląda ten projekt. Nie będę czytał, może ktoś
uchwały, tylko przeczytam same miesiące. Miesiąc styczeń to jest, przepraszam, budżet gminy jest na 2018 rok. Luty, ocena skutków przyjęcia uchwały antysmogowej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dla gminy Wilsk. Marzec, bezpieczeństwo publiczne w gminie. Kwiecień, stan dróg i oświetlenia w gminie Mirsk. Maj, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Czerwiec, analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Absolutorium. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tego projektu? Jeżeli nie ma, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał. Ogłaszam, że ten projekt został przyjęty jednogłośnie. Duża prośba do członka zarządu powiatu lubelskiego, żeby już panu Makowskiemu przekazał, żeby te rezerwował. Nie będzie go. Natomiast tutaj do nas. Jeszcze go nie ma, to inaczej się nie zmienia. I przechodzimy do punktu trzeciego, do wysłuchania informacji burmistrza o działalności. Może nie jest sesyjnym, ale bardzo proszę o spokój. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym ogłosiłem przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą Temu modernizacja budynków użyteczności publicznej. Jak Państwo wiecie, zadanie to jest dofinansowane ze środkami Unii Europejskiej. Niestety w miesiącu grudniu, kiedy rozstrzygaliśmy, czy otwieraliśmy oferty, nie mieliśmy co otwierać, bo ofert nie było. No jest to takie dosyć poważna informacja. W miesiącu styczniu będziemy ogłaszali kolejny przetarg. Rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej w Rębiszowie. Firma Master Edukacja wygrała z Kalisza 62 317 złotych 10 groszy. Dla przypomnienia, realizujemy aktualnie 3 projekty unijne w szkołach i przedszkolu, na skutek czego doposażamy te nasze szkoły w potrzebne pracownie. Ogłosiłem 2 przetargi na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi. Pierwszy przetarg został unieważniony, bo również nie została złożona żadna oferta. Aktualnie mamy oferty na 2 zadania z 3, które zdecydowaliśmy się ubezpieczać. Nie dostaliśmy oferty na ubezpieczenie komunikacyjne, czyli na samochody przeważnie tutaj jednostek OSP. Ale niemniej jednak z dotychczasowym ubezpieczycielem już przenegocjowaliśmy i na warunkach roku poprzedniego dostaliśmy ofertę i już zostały te ubezpieczenia zakupione. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla gminy Mirsk i jednostek organizacyjnych. Jest to coroczne nasze działanie, żeby zmniejszyć koszty zakupów urzędu i naszych jednostek. Ogłosiłem konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Podpisałem umowę z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie zadania termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej gminy Mirsk. To tylko tak dla Państwa informacyjnie, że w zasadzie na początku grudnia podpisaliśmy tą umowę, przetarg mieliśmy również w grudniu, chociaż decyzję o tym, że zostaliśmy wybrani, otrzymaliśmy w miesiącu czerwcu, więc podpisywanie umowy dosyć długo trwało. Wziąłem udział w konwencie regionu Nysa, w którym reprezentuję naszą gminę. Tam generalnie przedstawiany był projekt budżetu regionu na rok następny. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie projektu budżetu. Przyjmowaliśmy wraz z Państwem, byliście Państwo również obecni przy tym, delegację z miasta partnerskiego Dubna w ramach naszego również projektu współpracy. Projekt jest finansowany właśnie przez Euroregion Nysa, tylko stronę czeską. Brałem udział i podpisałem deklarację współpracy subregionu Sudety 2030 zgodnie z Państwa wolą, by Państwo podjęli uchwałę w tej sprawie. Blisko 100 samorządów z regionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego podpisało tą deklarację. Następstwem podjęcia tej współpracy będzie przygotowanie strategii, która posłużyłaby na pozyskiwanie środków unijnych już po tym okresie 2014-2020.
Wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Województwo Dolnośląskie również buduje strategię, która ma posłużyć właśnie również zdobywaniu środków, ale też wskazaniu najważniejszych celów do realizacji przez Województwo Dolnośląskie. To tak dla Państwa na marginesie tych działań. Oczywiście spojrzenie z punktu widzenia Dolnego Śląska jest trochę inne, aniżeli spojrzenie właśnie tego subregionu Sudety. I tam staramy się właśnie z przedstawicielami regionu Leniwórskiego i regionu Wałbrzyskiego pokazywać, że inne cele może mieć całe województwo dolnośląskie, gdzie dobrze rozwija się Wrocław i okolice Wrocławia, dobrze rozwija się Zagłębie Miedziowe. I próbujemy też pokazywać, że warto w strategii wpisać cele rozwojowe dla Wałbrzyskiego i Leniwórskiego. Szanowni Państwo, spotykałem się z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie naszego studium. Jak Państwo wiecie, pracujemy nad nowym studium. Wszystkie instytucje, 27 instytucji, które mają obowiązek opiniować, zaopiniowały pozytywnie. Niestety Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaopiniowała nam negatywnie, więc musimy powtórzyć to opiniowanie. I problemem tak naprawdę jest trasa narciarska, potocznie zwana Świeradowcem, gdyż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska aktualnie jakby ma dwa tematy planistyczne z naszej gminy w obróbce. Jeden to jest plan zagospodarowania, który ma pozwolić zwiększyć ilość tras narciarskich, no i drugie to jest studium. I tutaj w tym momencie stwierdzają, że zachodzi kumulacja niedobrych działań na Cieczewiach, jeżeli te dwie trasy chociażby na tą chwilę planistycznie będą funkcjonować. Więc no, znaleźliśmy takie pewne rozwiązanie z projektantką planu. To znaczy na pewno będzie tu w styczniu jeszcze chyba będę do Państwa występował, że zmienimy granicę opracowania, czyli wyłączymy Świeradowiec, z tym, żeby się też Państwo wiedzieli, że w starym studium Świeradowiec dalej jest przygotowany jako trasy narciarskie. Czyli dla Świeradowca będzie obowiązywało stare studium, a pozostały teren będzie miał nowe opracowanie. Dlaczego tak robimy? No oczywiście możemy w opracowaniu wyrzucić Świeradowiec i powiedzieć, że tam będą lasy, załóżmy, tak? Niemniej jednak chcę Państwu powiedzieć, że właścicielem tego terenu jest gmina Świeradów-Zdrój. W przypadku, kiedy zmienimy sposób zagospodarowania, miałoby prawo wystąpić do nas o odszkodowanie z tego tytułu. No chciałbym tego uniknąć, w związku z czym postanowiliśmy, że rzeczywiście wyłączymy ten obszar Świeradowca i on będzie sobie nadal funkcjonował z takimi zapisami, jak stare studium ma. Czyli nadal można tam tworzyć trasy narciarskie. W jaki sposób? To oczywiście Świeradów musiałby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska uzgadniać. Chociaż Regionalna Dyrekcja na dzień dzisiejszy stanowisko jest proste, tam nie chce żadnych tras narciarskich. Ale oczywiście to nie jest jakby na tą chwilę nasze zmartwienie, bo chcielibyśmy bardziej załatwić sprawę tych nowych tras narciarskich przy istniejących już ośrodkach. Szanowni Państwo, wziąłem udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Tematem tego spotkania była informacja prezesa zarządu o działalności i zostały ogłoszone przetargi na rekultywację składowisk. Przypomnę Państwu, że 14 gmin tam w tej spółce funkcjonuje. Wszystkie gminy łącznie mają 16 terenów ze składowiskami odpadów. Termin zagospodarowania, czyli rekultywacji, upływa z dniem 31 grudnia 2018, więc wszystkie stare składowiska mają być zrekultywowane. W innym przypadku marszałek może nakładać kary, więc mieścimy się w tych terminach. Na te rekultywacje, co było naszym dużym zaskoczeniem i zdziwieniem, zgłosiło się bardzo wiele firm. Na nasze składowisko mieliśmy chyba 6 ofert. No i co jest dla nas też pocieszające, ta oferta, która jeszcze powiedzmy nie jest rozstrzygnięty przetarg, ale ta, która zgodnie z jakimiś tam oczekiwaniami, czyli z najniższą ceną, oscylowała w kwocie 46% wartości kosztorysowej. W związku z czym jakieś planowane nasze nakłady, bo jak Państwo wiecie, mamy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, ale musimy 50% własnych środków wyłożyć, więc te 50% jeszcze zmniejszy się najprawdopodobniej o 50%.
Oczywiście nie wszędzie tak było, żebyśmy nie myśleli, że wszędzie tak było dobrze. W niektórych przypadkach było 70% wartości kosztowej, ale zdarzył się jeden przypadek, że było 37%. W związku z czym no, różnie te firmy, to chyba zależało też od odległości, bo trzeba dowozić ziemię, którą na rekultywację, więc myślę, że to decydowało. W naszym przypadku jest to dosyć taka przyzwoita stawka. Szanowni Państwo, proszę? W międzyczasie Państwo, większość z Państwa było świadkiem tego, organizowaliśmy czwarty jarmark bożonarodzeniowy. Organizowałem też spotkanie Państwa sołtysów, prezesów, stowarzyszeń, kierowników zespołów, grup działających na terenie gminy Mis, czyli wszystkich, którzy działają w takim obszarze może działalności społecznej. Celem tego było podsumowanie tej działalności, ale zarazem też podziękowanie za poświęcenie swojego czasu. W miesiącu grudniu również organizowałem, uczestniczyłem, były dwie rady budowy. Rada budowy inwestycji kanalizacji wodociągów w Giełmutowie oraz Rada budowy uzbrojenia strefy aktywności gospodarczej w Mirsku. W tej chwili, jak Państwo poruszacie się po gminie, jest chwilowy zastój. Firmy od okresu świątecznego do gdzieś do Trzech Króli robią przerwę, pracownicy są na urlopach, w związku z czym tam na razie nic się nie dzieje, aczkolwiek roboty są zaawansowane zgodnie z harmonogramami, które mamy przyjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do wystąpienia Pana Burmistrza? Bardzo proszę, Pan Radny Nowicki. Panie Burmistrze, chciałem się dopytać o te studium. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że jednocześnie będą dwa funkcjonowały dokumenty, jeden stary dotyczący wyłącznie Świeradowca i drugi nowy, ten, który opracowujemy, czy to jest zgodne z przepisami? Tak, to jest zgodne z przepisami, bo gmina może opracowywać studium tylko dla obszaru. Może na przykład dla miasta chcieć opracować studium. Czy studium dotyczy całości gminy? Dotyczy. Nie plan zagospodarowania przestrzennego, który może być studium, lokalnie. Studium również może być na obszarze realizowane. I tak jak powiedziałem, żeby no nie mieć jakichś tam problemów i pretensji od sąsiadów, to no, ustaliliśmy, że wyłączymy obszar Świeradowca po to, żeby pozostała część gminy miała już nowe studium, a tam zostają stare zapisy, które umożliwiają według starego studium przygotowywanie tras narciarskich. Jak on tam będzie rozpoczął? Budżet Euroregionu jest bardzo spokojny. On oczywiście w większości dotyczy utrzymania biura Euroregionu. Składają się na to składki wszystkich członków. Jest 42 członków Euroregionu NYSA i również Euroregion otrzymuje, ponieważ realizuje projekty czy wydatkowuje pieniądze z tak zwanego Interregu 5A Polska Czechy, Polska Saksonia i z tytułu obsługi tych projektów otrzymuje wynagrodzenie. W związku z czym no, budżet Euroregionu oscyluje w granicach 800 tysięcy złotych. Te wszystkie środki, tak jak powiedziałem, są na utrzymanie biura, na utrzymanie pracowników, którzy obsługują te projekty i te programy. Euroregion przymierza się, na dzień dzisiejszy nie przedstawiono nam jeszcze informacji, ale co najmniej dwa własne projekty chce realizować w ramach środków, które tam zostaną zaplanowane. To moje pytanie było celowe. Należymy do mnóstwa różnych organizacji i właśnie płacimy składki, w zasadzie płacimy te składki na utrzymanie tych różnych organizacji, biur tych organizacji. Ja wiem, Panie Burmistrzu, ale proszę. Znaczy nie wiem, co Pani Przewodnicząca wie, nie chciałbym się dowiedzieć. Co Pan Burmistrz powie? Nie, ja chciałbym powiedzieć o Euroregionie. Podaję prosty przykład naszej współpracy z Czechami. Wprawdzie nie korzystamy z naszego polskiego, korzystamy z czeskiego, ale to nie ma znaczenia, bo to jest i tak przypisywane jakby udział naszej gminy w korzystaniu z tych środków. Przypomnę tylko Państwu, że jesteśmy, że tak powiem, zadeklarowani w dwóch projektach, które są prowadzone przez Euroregion NYSA. To jest rowerem wokół Gór Izerskich
i wieże widokowe. Więc jesteśmy w tych dwóch projektach zadeklarowani. Oczywiście te projekty oczekują na rozstrzygnięcia, bo zostały złożone w Ołomuńcu w sekretariacie technicznym i w styczniu powinniśmy wiedzieć, które z tych projektów dostaną dofinansowanie. Też przypomnę, że złożyliśmy wspólnie z gminą Duba projekt, w którym Duba chce realizować odbudowę suszarni, takiej zabytkowej u siebie, suszarni Chmielu, o tak dokładnie. Natomiast my w tym projekcie założyliśmy, że chcielibyśmy przy geoparku dobudować budynek dydaktyczno-socjalny. Oczywiście na dzisiaj nie wiemy, czy te środki otrzymamy, styczeń wszystko nam wyjaśni, ale pokazuje, jakie są możliwości, z czego możemy skorzystać. To daje nam właśnie ta przynależność do Euroregionu Nysa. I tak każda gmina. Możliwe jest jeszcze korzystanie ze środków takiej współpracy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej. Tu mogą bardzo śmiało jednostki, bo to już są skierowane do szkół, do stowarzyszeń. Także są takie możliwości. Czy składka jest wysoka proporcjonalnie do możliwości, które możemy tam pozyskać środki, no to już każdy musi sobie sam ocenić. No nie bez przyczyny 42 jednostki należą do tego, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jedynymi. Oczywiście bardzo często zdarzają się, bo jestem członkiem konwentu, czyli takiego zarządu, często zdarzają się, jak gminy są mało aktywne, no to wtedy w sensie mało aktywne, nie składają wniosków, nie pozyskują pieniędzy, no to wtedy rzeczywiście rady mówią, no może niepotrzebnie płacimy te pieniądze. Świeżym przykładem jest chyba powiat jeleniogórski, który płaci składkę 13 tysięcy złotych, nie złożył żadnego wniosku i jest dyskusja na łonie rady i zarządu, czy korzystać, czy nie korzystać, czy wycofać się, czy nie wycofać się. No ale jak to jest powiedziane, jest możliwość, kto złoży, ten ma szansę otrzymać. Panie Burmistrzu, ja liczę na ocen, ale ja będę krótko, tylko tak powiem. Mówi Pan o dwóch projektach, które są realizowane, a ja pamiętam, od ilu lat należymy do tego Euroregionu i od ilu lat te składki płacimy. Ale ja, Pani Przewodnicząca, przepraszam, powiedziałem o aktualnej sytuacji, bo możemy się cofnąć, bo my korzystaliśmy, tylko że ja już tego wszystkiego w pamięci nie mam nawet. Przy imprezach, z tego co pamiętam, to tylko przy imprezach było dofinansowanie jakieś tam małe, no i gadżety. A jeszcze raz wspomnę, Pani Przewodnicząca, że wiele tych projektów właśnie polega na tym, żeby zacieśniać współpracę między Polakami i Czechami, Polakami i Niemcami. I to zacieśnienie współpracy nie polega na tym, że my zrobimy sobie drogę i oni drogę, bo tu nie ma żadnej współpracy, tylko interes. Więc te środki są stricte kierowane na to, żeby przybliżyć Czechów do Polaków, Polaków do Czechów, czy Niemców do Polaków. I po to są rzeczywiście imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe. Dzieci z tego korzystają, więc... Tych imprez w naszej gminie za dużo nie było, ale kończymy temat. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania do wystąpienia Pana Burmistrza? Jeżeli nie, to zamykam punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje, zapytania, wnioski. Bardzo proszę, Panie Radny. Ja mam dwie sprawy. Czy sfinalizowane są już wszystkie sprawy w związku z działką Pana Dulata? A druga sprawa dotyczy, koniec roku zbliża się i są wątpliwości co do ilości wywożonych śmieci przez firmę Cimeco i jej żądaniami finansowymi. I jak dalsza współpraca będzie z tą firmą przebiegała? Generalnie jeśli chodzi o działkę Pana Dulata, to jesteśmy na finiszu. Zostały złożone wnioski do Księgi Wieczystej, żeby wpisać tam gminę jako właściciela. Wszelkie procedury związane z działalnością komornika skarbowego zostały zakończone, czyli działka została nam sprzedana, tak można powiedzieć. Natomiast musi być jeszcze wpis do Księgi Wieczystej, żeby jasne było, że to jest nasze. Jeśli chodzi o firmę Cimeco, na dzień dzisiejszy żadnych nowych informacji i ruchów nie ma. Czyli tak, nie ma jakby próby rozwiązania umowy z jednej czy z drugiej strony. Jest próba spotkania się pana dyrektora z Cimeco, pana Sikory. Niemniej jednak, niestety spotkanie było już zaplanowane, ale
po prostu moja choroba przeszkodziła w sfinalizowaniu. Będzie planowane w drugim tygodniu stycznia, taki termin został już wyznaczony. Jaki jest cel wizyty, nie jest mi znany, ale podejrzewam, że będziemy rozmawiali o tym, o tych roszczeniach firmy Sino. Bardzo proszę, panie radny. Ja też w podobnej sprawie, czyli takiej śmieciowej, ale nie dotyczy wywozu, ale wyglądu ulic po zejściu śniegu. Te nasze miasteczko no, nie wygląda najlepiej i też bardzo by było może no, taki po prostu sprzątnąć te śmieci po tej odwilży. Jedna rzecz, ja rozumiem, chodzi o piasek, nie o śmieci. Nie, również o papiery, które były rzucone w śnieg i tak dalej, one teraz jak to ten śnieg stopnia, to też po prostu śmieci. No, to jest jedna rzecz. Oszczędzić kosztów. I druga rzecz, mianowicie o ten klaster. Czy jest tam jakaś informacja w sprawie tego naszego klastra, czy oczekujemy dana na jakiś ruch rządu? Tak, energii. Znaczy, jeśli chodzi o sprzątanie, one sukcesywnie jest wykonywane. Natomiast, szanowni państwo, no wiadomo, że w piasku dzisiaj może ciężko posprzątać, bo ciągle mamy mokro albo znowu śnieg pada. Pracowników widzę, sprzątają. To, że pojawiają się śmieci, no to też nie jest efekt może tej zimy, tylko tak to jest już, że po prostu no rzucamy te śmieci. Oczywiście przekażę pracownikom, żeby jeszcze skrupulatnie może się przyjrzeli, może rzeczywiście są jakieś miejsca, w których ta czystość jest może w trochę gorszym stanie, więc sprawdzimy to. No jeśli chodzi o klaster energii odnawialnej, ostatnio nie mieliśmy żadnych spotkań, żadnych informacji na ten temat nie mamy. Były z naszej strony przekazywane informacje do, że tak powiem, władz czy szefa klastru. Informacje, które są niezbędne do przygotowania wniosku o pozyskanie pieniędzy. Natomiast na jakim to jest etapie, na dzień dzisiejszy nie wiemy. Przepytamy pana prezesa Lińskiego, jaki jest plan w najbliższym czasie, bo też spotkania całego klastru nie było. Dziękuję. Kto z państwa? Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący. Panie burmistrzu, takie pytanie. W zeszłym roku, w grudniu, po raz pierwszy była mowa o tym, że można by było zwolnić cmentarze z opłat. Za wywóz śmieci. Minął rok. I chciałbym wiedzieć, czy w tej sprawie coś się zmieniło, czy już mamy jakieś informacje. Znaczy nic się może nie zmieniło, bo ta informacja wynikała z poziomu stawki, którą Simeco nam zaproponowało i wydawałoby się, że jest taka możliwość. Niemniej jednak ze względu na to, że Simeco wysuwa pewne roszczenia, no to z ostrożności, że tak powiem, nie chcę podejmować i występować do państwa z jakimiś decyzjami obniżającymi czy wyłączającymi kogokolwiek, bo też nie wiemy, jak do końca to się zakończy. Poza tym no też zakończymy rok i będziemy widzieli tak naprawdę, jaka jest różnica między kosztami a przychodami. No i te najbliższe pewnie spotkania z Simeco no pokażą, jaki jest poziom roszczenia. I wtedy będę mógł państwu na koniec stycznia pokazać, czy rzeczywiście, bo wiecie państwo, żebyście też państwo pamiętali, że poprzednim razem, kiedy był inny wykonawca i ta stawka była wyższa, to gmina 100 tysięcy rocznie praktycznie dopłacała, ponieważ no, opłaty, które są wnoszone, według tej stawki były za niższe. No, ale podjęliśmy taką decyzję, że dopłacamy, żeby już nie męczyć mieszkańców podwyżkami. I teraz zakładam, że obniżenie tej ceny spowodowało, że my już nie dokładamy tych 100 tysięcy i coś powinno zostać. Ile? Pokaże nam koniec roku. Pan radny Baszek, proszę. Ja w sprawie tej zastoiny wodnej między przychodnią a przejazdem kolejowym. Czy jakieś działania pan podjął? Czy pan Domin był tam tej sprawie? Pan Domin podejmował działania. Tam miało być ścięcie pobocza, bo to pobocze po prostu jest zbyt wysokie, żeby do rowu odprowadzić tą wodę. Ale to kiedy będzie robione? W tym miesiącu? Nie, ja tam widziałem, że takie przy krawężniku było wykopane, taki przekop był zrobiony.
wodna nie stoi. Nieskutecznie, może trzeba więcej ściąć. Ale tam przy krawężniku, jak się kończy chodnik, widziałem, że był taki przepał zrobiony po to, żeby tą wodę odprowadzić. Nie zauważyłem. A druga sprawa, czy chodnika, czyli przy wojewódzkiej drodze, czy starszej ten jeden, czy wiadomo już, kiedy będzie ta inwestycja realizowana i ewentualnie kiedy... Po której stronie będzie chodnik? Prawej czy lewej? Czy wiemy, po której stronie będzie chodnik? Tak, czy wiemy już coś na ten temat? Raz po lewej, raz po prawej. Znaczy, jeśli chodzi o teren miasta, to pierwsze tak. Projektant jest na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. Więc to jest jakby jeden element, który jest do tego potrzebny. Teraz kwestia, po której stronie będzie chodnik, no to jeżeli rozpoczniemy to od góry, od wjazdu do Mirska, czyli tam wjazd na były PGR, to po prawej stronie poruszamy się i po prawej stronie będzie chodnik. Tak jest, tam gdzie jest oświetlenie. Mroczkowice i Kamień, ten odcinek? Mroczkowice i Kamień. Mroczkowice będą po prawej stronie jadąc do Świeradowa. Jeżeli można, to sobie po pierwsze, panie burmistrzu, ta droga do Świeżnicy, czy te dziury takie największe zostały zasypane? Tak, to dziękuję bardzo. I druga sprawa, już inna droga, wiodąca przez Mląc w stronę Gierczyna. Tam w pewnym momencie zaczyna się las. I są drzewa w pasie przydrożnym, tak mnie się wydaje, że one jeszcze są w pasie przydrożnym. I niektóre z nich są takie już w bardzo nieciekawym stanie. Są poprzechylane, po prostu grożą, przy następnej wichurze grożą zawaleniem. Dobrze by było dokonać przeglądu tych drzew, to od razu tutaj pod adresem pana Zenona Zachwije, radnego powiatowego, kieruję te słowa. Bo... I tam jest też rzeczka taka niewielka. Czarnotka, tak, między tą czarnotką a drogą jest taki niewielki pas i tam właśnie rosną te takie niebezpieczne w mojej ocenie drzewa, które mogą przy każdej wichurze komuś spaść na głowę, a jeżeli nie trzeba, to przynajmniej porządne konary, bo tam nieraz leżały takie porządne konary. Także prosiłabym o zainteresowanie. Nie zależy od tego, że pan Zenon jest i mówi i deklaruje, to my złożymy wniosek do kierownika zarządu. Ja bym jeszcze odpowiem tylko, że taki temat jest na Rębiszowie i będziemy po nowym roku już ten temat załatwiali kompleksowo, ale nie chcemy zrobić taki przegląd wyłączenia, prawda, wszystkich dróg powiatowych, bo ten problem jest dosyć gorący i stwarza przy takich większych wiatrach coraz więcej niebezpieczeństwa i to nie właśnie taki przegląd zrobić, żeby później zaplanować sobie te niektóre odcinki będziemy pierwsze. Też tam między innymi chodzi o to, że no nie wszędzie mamy wyznaczone te paski drogowe, nie? A wyznaczenie pasa drogowego jest dosyć dzisiaj kosztowne, nie? No i dlatego no nie w wszystkich momentach będziemy mogli ustalić, czy to jest dokładnie nasze, czy nie, bo jak wiemy, zbyt wiele nie posiadamy, żeby ten pas drogowy, jak widzimy na drodze krajowej, się robi 30 do góry, prawda, piękny wyznaczony pas drogowy, ale no na to potrzeba więcej środków. Ale tutaj takie te sprawy tutaj poruszone, to na pewno zadam się w tej chwili na to. Dziękuję panie radny, że i następny pan radny. Jeszcze panie burmistrzu, nawiązując do tej drogi na naszej 361. Tam zaczęto pewne remonty, ale jest kupa takich dziur powstałych. Te niektóre dziury też mają takie 10 cm głębokości, nawet można koło zostawić. Być może można to zgłosić na gramatę. Jeszcze jakby to była tak, żeby nam zadbało. Remont drogi ruszy dopiero w następnym roku. Nie, tego nie będą robić. A jednak jest ich to sporo, tutaj, szczególnie na tym odcinku Mroczkowic. To jest od Mirska na Rekwiatu. Dziękuję. Jak Państwo wiecie, ten odcinek drogi już został przekazany wykonawcy, ale zwrócimy się do Świeradowa jako zarządcy, który zarządza w tym okresie, żeby ustalili, czy to oni, czy ten wykonawca ma zabezpieczyć. Jeszcze tak wracając, proszę Państwa, do spraw związanych z drogami, to ja mam taką prośbę jeszcze tutaj do pana Zenona, członka zarządu Rady Powiatu, aby tak może ten przegląd, powiedzmy, dróg pod kątem drzew porastających przy drodze, tak poszerzyć trochę o stan nawierzchni,
dlatego że w wielu miejscach nawierzchnia zaczyna dosyć mocno pękać, to jest spowodowane dużym nasileniem ruchu ciężarowego, przynajmniej do pewnego momentu, bo teraz stoi znak. To znak 15 godzin. Tak, tak, ale to, co zostało zrobione wcześniej, no to już niestety nie zostało zrobione. Szkody podstawy. I że już tam takie uszkodzenia, żeby to po prostu też uwzględnić i zwrócić na to uwagę. Jeszcze tylko podpowiem, że tą drogę są reparacji miejsc w Rębiszu, więc jeszcze będzie wiosenny przegląd operacyjny i tutaj będziemy miał tylko na przyrządzanie jeszcze wypoprawić pana wieśnia, aczkolwiek sobie zdajemy sprawę, że to trochę sami wyrządziliśmy, może krzywdę tej drodze, puszczając ten ruch ciężki, prawda, do kopalni czy plaza i to widać z konstrukcji. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego, sprawy różne. Panowie, pan tak. Chciał zadać głos. Proszę. Tak. Moje nazwisko Stanisław Żuk, tutaj kolega Ferencowicz. My jesteśmy między innymi właścicielami gruntów budowlanych w obrębie MIRZ 2. To jest ten teren, który jest równoległy do ulicy Wodnej za Ogólniakiem, za basenem po prawej stronie. Otóż ja jestem akurat na etapie kończenia budynku mieszkalnego. Udało mi się w tym roku sprzedać kilka działek. No i nie mamy adresu jako takiego, ponieważ to miejsce, a jest tam bardzo dużo działek budowlanych, nie ma swojej nazwy. Do tej pory było tak, że wszystkie materiały, czy to związane z kanalizacją, czy z drogą, czy z budynkiem, były wysyłane przeze mnie na stację paliw, bo każdy pytał, gdzie mam przyjechać. Ja mówię, no gdzie masz przyjechać? Basenu nie ma, nie podam ci. Spotkajmy się na stacji paliw i ja tych ludzi odbierałem ze stacji paliw. Osoby, które kupiły od nas te działki, już wystąpiły o pozwolenie na budowę, niektórzy już je mają. W związku z tym chcemy się zwrócić, mam nadzieję, to jest właściwy organ, jak Rada, o nadanie nazwy ulicy tamtemu obszarowi, bo tych działek budowlanych jest naprawdę sporo. No i w sumie zebraliśmy się wszyscy, którzy jesteśmy tam posiadaczami tych działek i ustaliliśmy wspólnie, że życzylibyśmy sobie, o ile to jest możliwe, żeby ta ulica, jeśli taka powstanie, miała nazwę ulica Widokowa. Nie jest to akurat kontrowersyjny temat, bo to nie jest ani sprawa nazwy jakaś, która budziła wątpliwości, a nazwa jest adekwatna do pięknego widoku, który się tam roztacza. I jeśli Rada ma o tym zadecydować, to kierujemy swoje słowa chyba właściwie, a ponadto no, zwrócimy się też z pismem i z podpisami, że wszyscy wyrażamy taką chęć. Dziękuję bardzo. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żebyście się Państwo jeszcze z pismem zwracali. Czy... Aha, to już jak Państwo tak, bo ja też występuję, przepraszam, w imieniu kolegi. Z drugiej strony, tak jak podpowiadam, pismo jest pismem, ale myślę, że tutaj Rada nie będzie żadnych problemów stwarzała. Tak, wszyscy jesteśmy jednogłośnie przekonani, że taka nazwa nam odpowiada, jak pani Przytulak, pan Paczesny, tutaj kolega, ja i tak dalej, żeby nazwa, o ile to jest możliwe, miała nazwę widokowa, bo jest świetna panorama, nazwa nie za długa. Tam w okolicy mamy Zdrojową, bo wieża widokowa, nie może być też widokowa. Ja myślę, że tutaj Rada, mam nadzieję, że Rada nie będzie stwarzała tutaj żadnych problemów. Ale pan burmistrz, proszę. Oczywiście przygotujemy Państwu materiały. Myślę, że może uda się na najbliższą sesję styczniową. Jeżeli nie, to w lutym. Ten miesiąc czasu pewnie nie gra tutaj wielkiej roli. Nazwa oczywiście jest, Państwo decydujecie o tym, no nie? Oczywiście muszę tylko powiedzieć, ponieważ ja znam ten obszar, że jak już nadamy nazwę i postawimy tabliczkę, to tam z ulicą to nie będzie miało wiele wspólnego, ta nawierzchnia przynajmniej. No tak, no ale widok na przyszłość. Nie, oczywiście mówię pod tym punktem, że jeżeli tak możemy mówić, że jest widok na przyszłość, że widokowa może kiedyś będzie rzeczywiście... Droga już jest utwardzona na długości 250 metrów. Jeszcze dostanie nawierzchnię, powiedzmy, typowo czarną, to znaczy nie asfaltową, ale tak. I następne budynki już, mam nadzieję, powstaną na wiosnę i z daleka już będzie widać, że to jakaś tam ulica. Tym bardziej, że tych działek jest zbyt dużo, więc byłoby źle, gdyby te 4 czy 5 osób, w tej chwili 6, że tak powiem, przy
porządkować ulicy Zdrojowej, bo wtedy musiałyby być numery tam A, B, C i nie wiadomo co. Nie ma sensu. Bo pani Wawrzyniak jest też mieszkanką, że tak powiem, blisko nas, a mimo to jej budynek jest podłączony do ulicy Zdrojowej. No każdy musi mieć jakiś adres, także na pewno tę sprawę. A to było dość uciążliwe, bo za każdym razem, a wiadomo ile razy musimy przywieźć towar, jeśli ktoś się buduje, dziesiątki razy i każdy pyta, no dokąd mamy pojechać. I nikt nie wie, a nie każdy jest stąd, też nie wie, gdzie tu jest liceum, gdzie tu jest były basen, więc trzeba podać jakąś nazwę. Ja mówię, najlepiej by było, gdybyście stanęli tam, gdzie wszyscy znacie, a wiadomo, że stacja paliw na drodze do Świeradów jest takim punktem, z którego te osoby się odbiera. Ja myślę, że w najbliższym czasie i na kolejnej sesji rozwiążemy Państwa problem. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze w sprawach różnych? Proszę bardzo. Ja chciałbym do zarządu w sprawie tej drogi Krywica-Gierczyn, wiem, że tam była sesja, tak wczoraj była się informacja na ten temat, termin ewentualnie dokończenia tej drogi. Jak się będzie ewentualnie, czy będzie w ogóle ta droga remontowana? Bardzo proszę odpowiedź, bardzo nas to interesuje. Ja powiązać wystąpienie już takim końcowym. Rok się kończy, to ja chciałem bardzo serdecznie powiedzieć, jeżeli pan pozwolicie Państwo. W imieniu Zarządu Powiatu Lubelskiego chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie Miejskiej, panu burmistrzowi za to, że udzieli się do pracy do tej drogi powiatowej tego etapu pierwszego, Rybiszów Przecznica. Dzięki temu, prawda, udało się to zdanie zrealizować. To był praktycznie ostatni taki moment, bo chyba ceny skoczyły wysoko do góry, że projektowali w roku 17 ten przetarg, prawdopodobnie te ceny byłyby bardzo wysokie, co mają przykładem na zadaniu, w drugim podobnym zadaniu Ławna Wielęcice, że cena od wartości poszczególnej jest wyższa ponad 1 zł. Ale tutaj nam się udało i mamy ten temat zamknięty. Co jeszcze, no wczoraj faktycznie była sesja budżetowa i przyjęliśmy opracowanie dokumentacji na dwa zadania dotyczące gminy Mielsk. To jest zadanie Przecznica-Krowica o długości 6,3 km drogę. Chcę opracować dokumentację na przebudowę tego odcinka drogi. Planowaliśmy wstępnie, że będziemy tutaj zgłaszali akces do programu Polska-Czechy Rozwoju, ale niestety tam z tych informacji, które już w tej chwili tak otrzymujemy, to środki tam są na wyczerpanie, ten etap to będzie w czerwcu planowane, szkoły będziemy się do tego zadania przygotowywać. Dokumentację będziemy już opracowali w miesiącu styczniu, musimy ogłosić postępowanie, dlatego że tam będzie długa procedura, badamy tylko uzgodnienia środowiskowe, bo to jest ponad kilometr długości drogi, więc to prawdopodobnie trzeba stworzyć w tym okresie. Ale skuteczność tego działania może być w tym programie, prawda, taka niezbyt no, taka owocna, dlatego że no, środki są tam bardzo skromne, a wiemy, że oprócz województwa dolnośląskiego dołączono tam jeszcze województwo opolskie i dlatego tam jest coraz więcej beneficjentów, a środków jest już nie wyczerpane. Drugim takim zadaniem, które wczoraj Rada przyjęła, to jest też budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielsk-Karłowiec. To zadanie będziemy też realizowali. W pierwszym półroczu chcemy zrobić to, przygotować dokumentację. Jeżeli nam pozwolą na jakieś oszczędności z tytułu nadwyżki budżetowej, prawdopodobnie to zadanie wejdzie do realizacji już takiej rzeczywistej w tym roku. Jakiś może etap, który byśmy chcieli zrobić, może podzielimy to zadanie, zobaczymy jak to wyjdzie nam kosztorysowo. Prawdopodobnie na dwa zadania, na dwa, albo trzy zadania, trzy odcinki, ale to jeszcze podejmiemy decyzję, jak będziemy znali wartość realną, bo wtedy samą ile zadań można sprostować. Jeszcze takim trzecim zadaniem, o którym wczoraj ja nie wspominałem, na sesji Rady Gminy Powiatu Lubelskiego, ale też chcemy prowadzić bardzo ważne zadanie, takie, które jest takie dosyć newralgiczne, to jest budowa chodnika, znaczy może przedłużenie chodnika w miejscowości Rybiszów, od świetlicy bliskich do tego kościoła, bo tam jest naprawdę w związku z zwiększeniem ruchu takiego przyjazdowego jest duże zagrożenie dla mieszkańców, więc tutaj też będziemy chcieli się nad tym zadaniem pochylić. Na pewno będziemy chcieli opracować dokumentację na to zadanie. Czy zadanie rozpoczniemy fizycznie w tym roku, w 2018, to jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy jak nam się
ułożę, prawda, pozostałe wydatki. Z tego Państwo wiecie, największe obciążenie budżetu powiatu będzie w roku 2018. Modernizacja bloku operacyjnego, który będzie kosztował powiat 6 milionów złotych. I to wszystko realizowane ze środków własnych, więc tutaj pozostałe zadania inwestycyjne będą w bardzo ograniczonym stopniu, a te też będą uwarunkowane tym, ile pozyskamy środków zewnętrznych z innych funduszy, a jak wiemy dzisiaj, na razie takich horyzontów, na które można byłoby składać, te wnioski na razie tak nie pojawiają, więc jedynym takim programem, który będzie dostępny jest co roku, to Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, ale tam jest finansowanie 50/50, muszę Państwu o takiego zadania jak Krowica, które ja tak szacuję, że będzie kosztowało od 3, może to 4 milionów złotych, więc znalezienie po stronie samorządu jednorazowo 2 miliony złotych będzie ciężko i prawdopodobnie będziemy chcieli też to zadanie etapować. Nie? Ja już myślę, tą wróżbę nie będę rzucał na koniec roku, także życzę Państwu wiemy, o co chodzi dokładnie i tego. I myślę, że wspólnie dzięki Państwa pomocy uda nam się, tak na to liczę, udzielicie nam tego wsparcia, bo wiecie, jak budżet powiatu wygląda. Nie jest zbyt wesoła, a zadań jest bardzo dużo i wydatki są. Także zadanie, które planujemy zrobić, mam nadzieję, że dokumentacyjnie do pierwszego półrocza się opracujemy dokumentację, a później okaże się, jak będziemy na to możliwość pozyskiwania środków. Jeżeli nam się nie uda w tym programie Polska Czechy tą drogę wprowadzić, będziemy chcieli ją prowadzić do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ale to będzie cały etap, dlatego że to zadanie jest bardzo drogie, a ruszamy się z Pani na 50/50, nie będzie nas na to stać. No i na tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie? Czy jak będzie kosztował? Bardzo proszę, Pan Sołtys. Ja się odnośnie Giełkutowa chciałem przypomnieć, że droga do szkoły też tam wymagał chodnik. Już były przymiarki do tego, czy Pan Zenek nie wspomni, żeby właśnie ten kawałeczek drogi od Zieleniaka do szkoły, tam wystarczy chyba, tak mi na Radzie Szkoleckiej odpowiadali, wystarczy choć rurę położyć, zasypać i już się poszerzy. Jest to mocne zagrożenie, niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Powiedzieć Państwu, na ten odcinek chodnika jest opracowana dokumentacja, była opracowana w dolegach, jak budowaliśmy drogę buntów, nie buntówek, to tutaj, że w roku było 2013, jak pamiętam, jest opracowana dokumentacja tego odcinka chodnika, tam wydaje się na odległości 250 metrów. No tam dużym kosztem będzie, bo tam będzie ten rów wzdłuż budynku, czy posesji szkoły i niestety tam trzeba będzie, ten chodnik może być tylko zlokalizowany na tym rowie, więc należałoby wykonać odwodnienie tego odcinka drogi przez budowę studni, prawda, odwadniających i wtedy dopiero może być poziom chodnika. Znaczy dokumentację posiadamy, inwestycyjnie dopiero będziemy mogli zastanowić się, prawda, jeżeli poznamy jak wartość swojej nadwyżki budżetowej, którą będziemy mogli przeznaczyć na zadanie inwestycyjne. Ale dokumentacja na to się lepiej posiada. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach dłużej chciałby zabrać głos? Przypomnę, że termin sesji mamy ustalony, taki nietypowy. Ja poprosił Państwa, żebyście Państwo po zamknięciu sesji zostali, bo chcielibyśmy życzenia złożyć. Myślę, że Państwo również zamkniemy sesję i złożymy sobie życzenia. Nie uciekać, nie gonić, jest dużo czasu jeszcze. Poważnie? Poważnie. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tym slajdzie? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu. Nie, tu jeszcze kolega coś. Przepraszam bardzo, Pan Sołtys. Chciałem do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, czy można by było z tego parkingu nowego, jak wyjazd jest z tego koło kościoła, tam jak się wyjeżdża, to jest tragedia, bo lustra żadnego nie ma i jak się jedzie od strony ruchu, się wjeżdża w prawo, to jest jednokierunkowa ulica, nie? Tak. Trzeba naprawdę położyć się aż na tego, żeby zobaczyć, czy z lewej strony ktoś wyjeżdża, nie? Jedzie. Bo w prawo, prawo trzeba skręcać, nie? Tam jest właśnie niebezpieczne. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać te głosy? Nie widzę. Wobec tego zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Proszę Państwa, jest tylko, jeżeli idzie o korespondencję, jedno pismo podpisane przez koło SLD z pytaniem do nas, co robimy w sprawie
właśnie ustawy antysmogowej, przepraszam, uchwały antysmogowej uchwalonej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Także odpowiedź będzie właśnie w ten sposób, że zajmiemy się tym tematem. I to wszystko, jeżeli idzie o korespondencję. Wobec wyrwania porządku obrad zamykam 39. sesję Rady Miejskiej Gminy Mińsk. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział i bardzo proszę jeszcze o pozostanie.